wydawnictwa, ponieważ wydawnictwo Times Polska ma kilka tytułów, także do tych tytułów. Do ubiegłorocznego egzaminu maturalnego w maju 2014 roku przystąpiło ponad 326,5 tysiąca osób, z czego 81% otrzymało świadectwo dojrzałości w czerwcu. Ładny wynik. No, całkiem dobry, jest się czym chwalić. Natomiast znane wyniki matury górnej, tej z grudnia, do której przystąpiło 250 tysięcy osób, przepraszam, w listopadzie i listopadzie, i zaliczyła ten egzamin, uzyskując co najmniej 30% z każdego z wydanych przedmiotów. Kto zaliczył? Jedynie 125 tysięcy osób, czyli połowa zdających, proszę Państwa. I to na mniej 30%, które gwarantują po prostu zdanie egzaminu. Jest to z pewnością przerażające. I mam jednak nadzieję, że dzisiaj po tym naszym dzisiejszym spotkaniu nie będzie to dla Was tak przerażające. I że nie będziecie tej matury się wcale obawiać. Czy Państwo znają kryteria oceniania tej matury? Kto zna? Są Ci te kryteria znane w sposób taki, że potrafisz zrozumieć te wszystkie znaczki, takie A, B, C, D, obok, tak? To co znaczy A? A, B? A, C? Proszę Państwa, najważniejsze jest ocenie rozprawki, bo rozprawkę będziecie pisać między innymi. Sformułowanie swojego stanowiska, czy teza, tak jak mówi kolega, wobec problemu ustawionego w poleceniu oraz uzasadnienie go, zaś ocenie interpretacji, czyli w przypadku gdybyście nabrali się na interpretację wiersza. Sformułowanie koncepcji interpretacyjnej i uzasadnienie tezy interpretacyjnej. Ponieważ brzmi to troszeczkę w sposób naukowy, przynajmniej ja to tak rozumiem, chciałabym, żebyście teraz powiedzieli, co na Was znaczy postawienie tezy. Czy to jest taka sama sytuacja jak w gimnazjum? Tak samo jak gimnazjum piszą rozprawkę. Tylko ramka kręci głową. Kto by napisał rozprawkę tak jak gimnazjum? A kto napisał tak jak gimnazjum, a potem mówi nam, że to jest bardzo najwyżej dopuszczające. Są takie osoby? Co nauczyciele Wam zarzucali? Pierwsza osoba. Proszę? Tak, proszę Państwa, maturzyści mają wręcz widziałam obsesyjne umiłowanie stosowania określonych stylu. Teraz potwierdzę moją tezę argumentami. Albo na przykład podsumowując moje rozważania, dochodzę do wniosku, że teza się jednak zgadza. Tak. Proszę Państwa, to jest pisanie z poziomu gimnazjum. I pierwsza moja uwaga, nie robimy tego. Nie robimy tego, nie ujawniajcie na przykład pracy. Oczywiście nie jest to powód, dla którego ktoś ma tutaj nie zaliczy tej matury, ale jest to z pewnością błąd, który będzie nam wytknięty w obszarach C, D, B albo F. O nich za moment, ponieważ to jest może dziecinne podejście. Ja Was nie pytam o to, czy lubicie sernik i piszecie, dlaczego lubicie albo dlaczego nie lubicie, tylko problemy, które przed Wami się stawia, nie wiem, czy zauważyliście, mają charakter głęboko, czasami egzystencjalny. Kto pamięta, jaki był problem na maturze górnej ustawiony? Tak mniej więcej. Tak, w przypadku Sobnicy był problem. Czy, bo oczywiście w tej chwili, proszę Państwa, ja będę dokonywała takiego sparafrazowania tego tematu, dokładnie go nie powtórzę słowo w słowo. Chodziło o to, żeby Państwo powiedzieli, czytającemu, czy dobre postępowanie, dobre uczynki są w stanie niejako zniwelować wcześniejszą niegodziwość, wcześniejsze jakieś niemoralne zachowanie. Czy można po prostu wybaczyć komuś i zwolnić go z konsekwencji, jeśli się zmieni, tak? No to jest, proszę Państwa, problem głęboko egzystencjalny, bo ilu ludzi tyle znamy? Czy można wybaczyć mordercy i zwolnić go z konsekwencji, bo stał się dobry? Czy też nie?
Więc to nie są problemy na poziomie gimnazjum, o których my rozmawiamy. To są problemy na poziomie bardzo dojrzałym. I również sposób, w jaki piszecie tę maturę, musi być bardzo dojrzały. Tutaj nie wiem, czy dobrze widzicie kryteria oceny rozprawki, czy to, o czym powiedziałam wcześniej. Kto z Państwa widział te kryteria? Tylko część? To teraz proszę słuchać uważnie. To są kryteria, którymi ja między innymi jako egzaminator będę kierowała się już od 16 maja, sprawdzając. Być może wasze prace, bo nie wiem, czy wiecie, ale egzaminatorzy w każdym mieście przyjmują kompetencje z innego miasta i nie wiedzą skąd. Wszystko jest zakodowane. Także być może wasze prace będę czytała. Pierwsze kryterium to sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu, czy tak zwana teza, jak powiedział kolega. I za 6 punktów stanowisko adekwatne do problemu podanego w poleceniu, za 3 częściowo adekwatne. Co to znaczy, że jest to częściowo adekwatne? Jak Państwo to rozumieją? To jest zupełnie inna rzecz. Zaraz do tego przejdziemy. Jak Państwo rozumieją, że stanowisko jest nieadekwatne? Jak praca jest na temat, to jest obawa. To jest błąd kardynalny, który świadczy o tym, że piszący nie przeczytał lektury. Czy nie pani zrozumieliśmy temat, że na przykład to się egzystencjalizm? Tak, proszę Państwa, jeżeli dokładamy tutaj podam dobry przykład. Powiedzmy, że przerabiamy dżunglę, tak? I problem dotyczy filozofii egzystencjalizmu, a Państwo będą pisać o egzystencji, o bycie ludzkim, prawda? To tak nie do końca zrozumieliście, o co chodzi. Nie uwzględniliście wszystkiego, o co was proszą polecenie. A teraz ręką na sercu, kto dokładnie czyta polecenia i podkreśla czasowniki operacyjne? Dwie osoby? Co to są czasowniki operacyjne? Wiedzą Państwo? Słyszeli takie pojęcie? Czasownik operacyjny to jest polecenie, czyli co ma się zrobić z realizuj. Opisz, wyjaśnij, uzasadnij, scharakteryzuj, przedstaw, omów. To są wszystko czasowniki operacyjne. I teraz, proszę Państwa, jeżeli Państwo nie zrozumieją czasownika, w której jest polecenie, to bardzo często musicie pisać, nie na temat. W uzasadnieniu stanowiska mamy trafne, szerokie i pogłębione. Co to jest trafne? Co to jest trafne? Uzasadnienie. Podam Wam przykład z pracy, którą czytałam. Znowu jesteśmy przy tym uzasadnieniu winy. W uzasadnieniu, że należy przebaczyć winnemu. I czytam taką pracę, której koleżanka wasza powołała się na czytanie przez siebie kryminał, już nie pamiętam tytułu, i napisała, że bohater, nazwijmy go Nieściński, przed zamordowaniem wydania kobiety obdarowywał ją biżuterią. I napisała jako taki po prostu wniosek. To była forma zadośćuczynienia za swojego postępowania. Ale co z tego, że obdarowywał je biżuterią, skoro one potem już nie żyły? Czy to jest trafne uzasadnienie? Czy to jest uzasadnienie, które zostało, że tak powiem, wypchane po prostu, żeby coś było? Tak? Albo inny przykład. Przykład, proszę Państwa, miłości, która ma się kierować rozumem. I ktoś napisał, że przypadek miłości kierującej się rozumem jest małżeństwo z kamizelki polecowane. To jest trafny przykład. Dlaczego nie jest trafne? Jak myślicie? Miłość, która kieruje się rozumem. Dlaczego przykład tego małżeństwa jest nietrafny? Oni robili to z powodów zdroworozsądkowych. Skracali tę kamizelkę, którą zwężali jedną przez drugie. Z jakich powodów to robili?
oszukiwać kogoś, że jest mniej chory niż jest. I to jest kolejna kwestia etyczna, którą ktoś was może sobie zapytać. I teraz proszę Państwa, uzasadnienie jest szerokie, jeżeli wy wystarczająco dużo materiału napiszecie. To znaczy, to nie może być jedno zdanie. To nie może być tak, że podobny problem pojawia się na lecach, polecała Brusa, w którym bohaterka porzuca naszego bohatera i wdaje się do mocy z Kazikiem Starskim. Koniec argumentacji. To nie jest szerokie uzasadnienie. I na koniec pogłębione i trafne oznacza, proszę Państwa, że Państwo rozumieją dany problem i Państwo myślą logicznie, a błędów nielogicznych, błędów wynikających z prawa normalnego logicznego myślenia, ja spotykam najczęściej. Na przykład Moskale przyjęli Jacka Sobidza w swojej szeregi, dlatego że go zabili. Przykład autentyczny spracowania. Albo przykład z odpowiedzi ustnej. Margaret nie bał się śmierci, bo wiedział, że pozostanie pokonany przez bohatera niepoczętego w sposób naturalny. Czy to jest logiczne myślenie? To ja się nie mogłam powstrzymać i zapytałam naszego w tym wypadku 20-letniego kolegę, czy on rozumie, jaka jest różnica między poczęciem a rozwiązaniem. Bo pomiędzy jednym a drugim jest jeszcze 9 miesięcy. Tak, i okazało się, że to będzie musiał porozmawiać ze swoją dziewczyną, bo nie bardzo rozróżnia jedno od drugiego. Także to są błędy śmieszne, no to wynikają z braku myślenia, z braku logiki. No i również niestety wpływają na wartość waszej wypowiedzi. Czy to na piśmie, czy to w odpowiedzi ustnej. Poprawność rzeczowa to brak błędów rzeczowych. I tutaj kolejny problem, bo bardzo często jest pytana, co to jest błąd kardynalny. Otóż jeżeli Państwo pomylą imię bohatera, nie wiem, datę, wypracowaną na przykład Krzysztof Szymowska, która dostała Nobla w 1994, co jest błędem rzeczowym, po którym dostała roku? 96, tak? To nie przekreśla wartości całej pracy. To jest tylko takie uchybienie, które się może zdarzyć komuś w mętwach. Natomiast, jeżeli ja czytam, że to jest autentyczny przykład, potop dotyczy czasów głębokiego średniowiecza, a Gnieździec jedzie na Litwę prosić księcia Bogusława o pomoc w walce z krzyżakami, do czego to dowodzi? No, że osoba pisząca w ogóle nie ma pojęcia, co to jest Gnieździec, o czym jest potop i tak dalej. W związku z tym jest to błąd kardynalny. Inny przykład. Parę lat temu było wypracowanie, które trzeba było scharakteryzować starego Bylicę z chłopów Rejmonta. Bylica jest ojcem Hanki i teście jej męża Antka. Tymczasem bardzo sporo kinematografistów pisała o kim? O Macieju Borynie. Tupę, tak? I to też jest błąd kardynalny, ponieważ nie tylko brak przeczytania książki, ale i brak przeczytania tematu pracy wpływa na to. Kompozycja to jest ta tradycyjna kompozycja zmiana wcześniej, czyli to, że macie różne poszczególne akapity. I uwaga, tutaj jest bardzo istotna rzecz, którą prezent na to, że będziemy oceniać. Wyróżnienie w Państwa wypowiedzi poszczególnych argumentów. Teza nie musi być wyróżniona. Teza może się znaleźć na końcu. Niech Państwo sobie nie zadają trudu, żeby ta teza była w jednym zdaniu na środku kartki. To nie jest konieczne, ale argumenty muszą być wyróżnione akapitami, bo to będzie błąd kompozycji. Spójność lokalna. Kto rozumie pojęcie spójności lokalnej? Pan rozumie. No bo prosicie Pana, żeby nam to jaśnił. Jako jeden na sali rozumie pojęcie spójności lokalnej. Jak masz na imię? Kuba. To Kuba nas oświeci. Wydaje mi się, że spójność lokalna jest to jakby logiczne połączenie pomiędzy akapitami i powinno na temat się wydarzyć. Kończy się akapit i dalej przechodzi się w logiczny sposób, że to się ze sobą łączy. Ma rację.
czy nie? Kto jest za tym, że tak? Nikt. Jedna osoba. A kto nie chce kupił przyznać racji? Kochani, Kuba ma rację, tylko częściowo. Podobniście sprawdzają wasze prace narzekali, że państwo niektórzy mają taki zwyczaj, że piszą sobie oczywiście, piszą i nagle z tego powodu w kolejnym zdaniu państwo zmienia się czas dramatyczny. Czyli piszemy, że bohaterka poszła, gdzieś zrobiła to i tamto, a tu nagle patrzy, niespodzianka. To jest zmiana czasu dramatycznego, państwo nie są konsekwentni. Inna sprawa, że państwo piszą i nagle coś to się da w głowie i piszemy nie na temat. Na przykład, czytam wypracowanie, Odyseusz przepłynął, chyba już 10 lat, zanim wrócił do swojego domu, który czekała na niego żona, a w międzyczasie był na wyspie z nimfą kilka, a tam było napisane trochę inaczej. Komuś się przesłyszało, napisał Hilkiem, coś w tym rodzaju. Hilką tylko się zdarli, a potem następne zdanie dotyczące faktu, że w następnej lekturze mamy z kolei wspomnianą inną postać. I teraz proszę Państwa, to jest za jedno zdanie. Państwo nie kończą myśli, zaczynają następną. To też jest błąd wynikający z braku spójności totalnej. Ale jak widzicie, zagadnienie, żeby będą Was krzywdzić poprzez nasze zaburzenia spójności, traci się tylko jeden punkt. Natomiast styl tekstu. Czytam wypracowanie o dziadach. Pięknie napisane. Dochodzimy do sceny, w której senator dowiaduje się, że ktoś rozpuszcza plotki o tym, iż zatrzymany w więzieniu młody chłopiec nie żyje. I czytam takie zdanie. Senator pyta, kto rozpuszcza te ploty. Jaki to jest styl? Jest błąd stylu? Błędem stylu jest to, co robią niektórzy. Bolek napisał lankę. I nie przejmował się tylko. Proszę Państwa, pisarze nie są Waszymi kolegami. Kolejny błąd stylu. Hrabia Henryk nie słuchał się, kogo i lata za dzielnicą po cmentarzu. Naprawdę. Czy też znamy zdanie, które tam już w internecie. Ale to nie była dzielnica, tylko coś okropnego, tak? No, trzeba przypomnieć nie o swoją kolegę. Poprawność językowa. Co to jest poprawność językowa, jak Państwo to rozumieją? To jest kryterium, na którym można stracić 6 punktów. Będzie oznaczone tylko G i tam będą wszystkie błędy gramatyczne, fleksyjne, stylistyczne. Jutro czuję się jak rozdarta sosna. Też takie zdanie przeczytałam. Polska to jest taka miejscowość, w której żołnierz może stworzyć panu od żony. A zatem błędy stylu, ale też i błędy dramatyczne. Państwo mają problem z odmianą przez przypadki. No właśnie, zróbmy trening, proszę Państwa. Podmieńmy wyraz dobra przez przypadki dramatyczne. Jaki jest pierwszy przypadek? Mianownik. Mianownik odpowiada na pytanie? Dobro. Następny? Na pytanie? No, to jest słabo. Dobra. Trzeci? Komu, czemu? Jak? Dobru? Wiernik? Co widzę? A następny? Narzędnik. Z kim, z czym? Dobrze. I następny? O kim, o czym? Jak? No, słyszałam dwie wersje. O dobru czy o dobrze?
pies sam nie chce latać, tak? Sen pies. Więc, proszę Państwa, latać to mogą ptaki na przykład. Jak ktoś mi mówi, że już leci, to ja zawsze mówię, to uważaj na kominy, bo może ci krzywda słuchać. To też jest błąd styl, który powinien się znaleźć w naszej pracy. No i na koniec zapis, czyli błędy. I teraz egzamin na to, że proszę Państwa, odróżniają błędy pierwszego, drugiego stopnia. Błędy pierwszego stopnia są to błędy rażące. I tutaj news dla wielu z Was. Brak ogonka przy L jest błędem pierwszego stopnia. Nie ma się. Kawę. Kawę się. Tak zapisujemy. To, że nasze telefony, czyli inne urządzenia nie posiadają takiego słownika, nie znaczy, że to weszło do polskiego słownika, jest poprawne. Brak ogonka przy L jest błędem rażącym. Interpretacja pierwsza, jak widzicie, od kategorii C nie uległa zmianie, natomiast różnią się dwie najważniejsze kategorie A i B. Ponieważ przy interpretacji wiersza Państwo dostają wiersz i sami mają postawić tezę interpretacyjną. I to jest dla wielu ludzi bardzo trudne. Kto z Państwa interpretował wiersz? A kto miał piątkę z interpretacji? Tak, ta nie lubi interpretacji. O, jak dużo. Dlaczego nie lubicie interpretacji wiersza? Czemu jej nie lubicie? Nie będę o co pojawia, chciałam powiedzieć. Widzicie, że Szymonska nie znała matury ze swojego wiersza. Ona miała zajmować na myśli niż egzaminatorzy. Tak. Powiem Ci, że nie jest to potwierdzone. Ja nie potrafię się tego potwierdzić, musiałabym sprawdzić. Aczkolwiek, proszę Państwa, teksty szybowskie są w podręcznikach i być może będą na maturze. Ale dlaczego o tym mówię? Tak jak wspomniałam w jednym z moich filmów, jest bardzo duże przypuszczenie wśród egzaminatorów, że komisja dała do napisania tekst współczesny, bo wychodzi z założenia, że Państwo potrafią dużo napisać o Kochanowskim, czy powiedzmy Prusie, ale nie znają Państwo zupełnie współczesnej literatury. I jest to bardzo, proszę Państwa, możliwe, że spotkacie wiersz współczesny. Uzasadnienie tezy trafne i pogłębione. I czytanie ze zrozumieniem, czyli tak zwane testy, które widzicie, mamy sprawdzone na trzech poziomach. Macie z tekstu wyodrębnić poszczególne elementy treści, macie zrozumieć związki przyczynowo-skutkowe i wyodrębnić mówione źródło. Jakie teksty dostaniecie na maturze? Co tutaj jest z nowością? Czego nie było wcześniej? Jakich tekstów? Politycznych. Nie było tekstów politycznych. Przeważnie interpretowaliśmy z różnymi teksty publicystyczne, popularno-naukowe. Rozszerzenie z tego czasu pisało osobny tekst interpretując teksty filozoficzne, ale nie było nigdy politycznych. Natomiast zadania będą dotyczyć poziomu znaczeń, dostrzegania powiązań i rozumienia struktury tekstu, rozpoznawania wyrażania opinii i mogą sprawdzać świadomości językową. Państwo wracają do gramatyki. To jest taka tak jak w tej anegdocie, proszę Państwa, kiedy na uczelni student zdaje bardzo trudny egzamin. Jeden z najtrudniejszych studentów, wtedy profesor zadaje mu pytanie, każe wyjaśnić jakiś wyjątkowo ciężki wzór, rozpisać, na co biedny student przyznaje, panie profesorze, ale ja zapomniałem. Na co profesor mówi? Widzi pan, ja też, ale to pan zdaje egzamin. I wy trochę jesteście w tej sytuacji. Macie wrócić do poziomu wiedzy z gimnazjum i przypomnieć sobie zadania gramatyczne. Czy Państwo wiedzą dlaczego? Dlaczego każe się Wam wracać do gimnazjum? Więc wiedzą oczywiście. Czy nie? Tak. Wszystkie etapy kształcenia zostały podzielone na cztery bloki.
I teraz, proszę Państwa, gimnazjum i liceum są jakby w jednym bloku edukacyjnym. I jeżeli ktoś mnie pyta, czy może, mogą się wydarzyć przypadki, kiedy będzie test z gimnazjum, to muszę powiedzieć, że tak. Tylko proszę nie powoływać się na sali, które jeździ koleją, dobrze, czy jakieś tam inne rzeczy. Bo ja już spotkałam wypracowania, w których uczeń powoływał się na bajkę o sierotce Marysi, tak, i siedmiu razy w Marutkach. Bądź też tam les wróć, tak, i pominki. Co tam jeszcze? Tak. Proszę tego nie robić. Teoretycznie nie jest to zabronione, ale proszę sobie wyobrazić, jak egzaminator będzie to czytał, tak? I może uznać, że nasza argumentacja może nie jest trafiona w danym momencie. I teraz, proszę Państwa, przejdziemy do części takiej praktycznej. Ja bym bardzo chciała kogoś odważnego, żeby przyszedł tutaj do mnie bliżej. Ktoś odważny, kto by był tutaj skłonny przyjść do mnie bliżej. Proszę. Przeczytać na głos, bo to są tutaj literki nieduże. Mamy tekst Zyty Drugskiej pod tytułem Poszukiwanie straconego czasu. Przykładowy tekst maturalny. No to Kuba odważny jest. Proszę bardzo. Przeczytać na głos? Na głos przeczyta. Do mikrofonu, żebyście wszyscy słyszeli, dobrze? Poszukiwanie straconego czasu. Nie ma czasu straconego, jest tylko ten, który nie dał się zapamiętać. Jako efekt naszej pracy czy wielu spędzonych chwil. To utracone momenty, które niczego po sobie nie pozostawiły, jakby ich nie było. Dlatego współpracę zachęcamy do analizy czasu, który powodnie postrzegamy jako bezproduktywny. Może wypełnić go, do czymś miłym i zarazem pożytecznym. Co więc nie robić, kiedy nic nie robimy? Relaksować się, biegać po parku, medytować, iść do kina? Scenariuszy jest wiele, ale wynik eksperymentów prowadzonych przez kilka uznanych ośrodków badawczych, m.in. Harvard Business School, są jednoznaczne. Lepiej pomagać innym. Mimo napiętych harmonogramów i potrzeby relaksu, właśnie tak, dzielenie się czasem pomaga. W subiektywny sposób, bo dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem podnosi naszą samoocenę. Czujemy się dobrze, ważne. Okej, niepotrzebne. Dzięki temu wzrasta również osobiste poczucie kompetencji, a co za tym idzie efektywności. Dlatego w oparciu o wyniki tych badań, niektórzy trenerzy osobistego rozwoju zalecają swoim zaangażowanym i zestresowanym pacjentom wolontariat. Pomoc innym pozwala nabrać zdrowego dystansu od własnych problemów, sprzyja spojrzeniu na kłopoty z właściwej perspektywy, redukuje stres i wycisza. Zamiast dręczyć się rozmyślaniem, że czas nieubłaganie ucieka, lepiej wyciągnąć naukę z badań psychologów, bo chociaż dla wszystkich to nie tak samo, to dla osób życzliwych przy okazji rozdaje bonusy. Oddając swój czas innym, subiektywnie zyskujemy dodatkowy pakiet darmowych minut do wykorzystania. Proszę Państwa, o czym jest ten test? Tak chyba większy rzut oka, co to za test? O czym? Główna myśl. O czym ta Pani napisała? To Pani. Będziecie ze mną niedawno, przepraszam, za chwilę będziecie pisać na papierze. Proszę? Tak, ale generalnie jak się najlepiej relaksować, prawda, jak wykorzystywać czas wolny. I główną myślą tego tekstu jest, że najbardziej produktywnie spędzamy czas wolny, co robiąc? Pomagając innym, ofiarowując go innym. I teraz, proszę Państwa, bardzo ważna sugestia. W momencie czytania tekstu maturalnego Państwo muszą wnikliwie zastanowić się, co jest jego główną myślą. Kto z Państwa robi w ten sposób, że najpierw czyta pytania, a potem szuka odpowiedzi w tekście? Ja myślę, że większość tego niektórzy się nie przyznają. Proszę Państwa, dlaczego to nie jest dobre? Przypomnę, że później konkretnie znajdziesz.
Właśnie, ale zadania, które nas spotkają na maturze, są tak ułożone, żebyście Państwo nie mogli znaleźć wyłącznie konkretnej odpowiedzi w teście, tylko będą wymagać od nas czego? Samodzielnego wnioskowania. Nie można wnioskować na podstawie zaledwie jednego przeczytanego zdania. Państwo muszą przeczytać ten test, wyodrębnić jego główną myśl, zastanowić się na ten temat, co ci autorka czy autor i dopiero potem zastanowić się nad odpowiedzią na pytania. Skoro zdybaliśmy, mówiąc o staropolską kubę, to zaraz zobaczymy, jak sobie mogła z tym poradzić. Chcieliśmy główną myśl testu? Tak. Tak, to zrobiliśmy. No teraz próba. Jaka funkcja dominuje w tym tekście i dlaczego? Proszę bardzo. Ale to jest głupie, albo to jest genialne i wszyscy macie nie uwielbiać. Nie.
rzeczowe wyniki badań przedstawić, a dopiero potem środowisko naukowe może się wypowiedzieć. To jest sens rzeczowy i obiektywny, a ten test nie jest. Tak, to jest B. Bo wyszukane środki statystyczne znajdują się w tekście, który reguluje funkcja badań dziecka. Słucham. Jeżeli w pierwszym ktoś się pomyli, ale w drugim strzeli dobrze, to wtedy jest 0? To zależy od badającego testu. Najczęściej jest jeden punkt, jeżeli podasz. Ale z drugiej strony ja tutaj podawałam punktację, natomiast nie jestem przekonana, że oni by to uznali, że podasz odpowiedź B, a nie podasz punktację. Dobrze, Kuba. Wyjaśnię na przykład paradoks w zdaniu, oddając swój czas innym, subiektywnie zyskujemy dodatkowy pakiet darmowych minut do wykorzystania. Na czym polega paradoks tego zdania? Oddajemy czas, zyskujemy, to jest ten paradoks. I przerywamy zdecydowane wypowiedzenie, zastępując minie swobody równoważą zdania zdaniem potrzebnym okolicznikowi, o które wypowiedzenie chodzi. Oddając swój czas innym. To wypowiedzenie to jest innymi słowami równoważne zdania. Gdzie jest imię słów? Oddając za jakie to imię słów? Tak, ale to wcześniej jeszcze się dzielił na przymiennikowy, na imię słowy przymiennikowe i przysłówkowe, to który to? Przysłówkowy, współczesny czy uprzedni? Bardzo dobrze. Teraz proszę zamienić to zdanie tak, żeby zastąpić imię słów oddając z innym słowem, które będzie związane, będzie zdaniem potrzebnym okolicznikowym. I teraz gramatyka ze szkoły gimnazjalnej, podstawowej. Co to jest okolicznik? Proszę. No i tylko. Okolicznik jest częścią mowy, czy częścią zdania? Ja tego już nie wiem. Moja córka jest w piątej klasie, proszę Państwa, właśnie się tym zajmują. Więc musicie wrócić wiedzą do piątej klasy, gdyż mam możliwości. Okolicznik jest częścią mowy, czy częścią zdania? Częścią zdania, tak? I macie dostąpić to zdanie tak, aby powstało zdanie z okolicznikowym czasu, na przykład. Bardzo dobrze. A jakie to będzie zdanie okolicznikowe? Nie dodajemy swój czas innym. Proste. A polecenie jak miało? Skomplikowanie. To ja zapraszam do obejrzenia moich odcinków na Facebooku, które są poświęcone zdaniom potrzebnym do przypomnienia. Dzisiaj nie mamy na to czasu. I na podstawie tekstu zasadni Kuba, słuszność słów człowiek, który ma na kilkadziesiąt godzin z codziennej rutyny, nie zawsze radzi sobie z tym darem wolności. Uzasadnij słuszność tych słów na podstawie tekstu. Z codziennej rutyny nie zawsze radzi sobie z tym darem wolności. I ten dar wolności był w cudzysłowie, tak? Popatrzmy na drugi akapit. Co więc najlepiej robić, kiedy nic nie robimy? Medytować, biegać po parku, iść do kina. Wynik eksperymentu prowadzony przez kilka uznanych ośrodków badawczych są jednoznaczne. Proszę Państwa, Państwo są jeszcze bardzo, bardzo młodzi i ten problem myślę, że w większości nas nie dotyczy, bo wiecie, co robić z wolnym czasem, ale są takie przypadki ludzi pracujących bardzo ciężko po kilkanaście godzin na dobę, których nagle spotyka nieszczęście w postaci wolnej soboty i oni nie wiedzą, co zrobić. Oni nie wiedzą, co zrobić ze sobą. Oni się czują źle. Przyglądają na ile z pracy, patrzą na telefon, są zaniepokojeni. No to jest niestety współczesna choroba. Państwo, mam nadzieję, że będą może w lepszym świecie do Was nie będzie dotyczyło. Dobrze, Kuba, dziękuję Ci bardzo. Następnego zadania weźmiemy kogoś jeszcze równie ważnego.
dobrze Państwo to zapamiętali. Starałam się maksymalnie te zdania uprościć, dlaczego to jest takie istotne. Ponieważ jeden z moich uczniów, Mateusz, na imię powiedział mi: proszę Pana, ja się nie przejmuję, ja będę się wszędzie powodował na walce pierścieni. Pytam się, a dlaczego? Bo to do wszystkiego pasuje. Wszędzie, wszystko jest. Czy Mateusz miał rację? Tak. Jakie wątki są na walce pierścieni? Wszystkie? Proszę Państwa, trzeba bardzo dokładnie przemyśleć, co chcecie powiedzieć, ponieważ wielu moich maturzystów zaczyna błądzić i zaprzeczać sobie, szukając po prostu jakiegoś sposobu rozwiązania. I teraz, proszę Państwa, ja będę czytała głośno tekst, dobrze? To jest scena balkonowa z czeskiego Romana. I teraz brzmi tak: czy można kierować miłością przy pomocy rozumu? Rozważ problem, odwołując się do danego fragmentu dramatu Szekspira oraz innych tekstów kultury. I od razu zwracam uwagę, jeżeli nam mówiliśmy mnogiej tekstów kultury, to znaczy, że musi być co najmniej ile? Dwa. Teksty kultury, co może być tekstem kultury? Wszystko. No i bez przesady. Ale czy na przykład prawa filmowy może być teatralny? Przysięga małżeństwa, już mówiłam. Wiersz, książka, film, przedstawienie teatralne, a nawet gra komputerowa. Pytają się też maturzyści, czy może to być tekst piosenki jakiegoś utworu muzycznego. Jak myślicie? Tak, by nie było wulgaryzmu, bardzo proszę. Bo zdarzyło mi się być na egzaminie muzycznym, w którym uczeń zaprezentowałam fragment utworu jakiegoś opera, w którym po prostu taka łacina podnikowa powiedziała, że jedna z nasza pani profesor wstała, połączyła i powiedziała, że ona się nie może skupić, musi odwymować, bo jest po prostu z tyłu, prawda, jakiegoś pięknego wykonania. I teraz, proszę Państwa, zrobimy tak. Ja poproszę jakiegoś śmiałego mężczyznę. Przeczytamy tę scenę z podziałem na rolę, dobrze? Po czym zastanowimy się, co się w tej scenie dzieje i zostaniemy się na 5 minut przed, dobrze? Żebyśmy się mogli później zastanowić, jak takie wypracowanie napisać. Poprzednio natomiast zapraszam jeszcze bardziej gorąco, bo będziemy omawiać testy, które pojawiają się na egzaminie ustnym. I będziemy również, będę starała się pokazać z pomocą ewidentnych przykładów spośród odważnych, jak zdać, a jak nie zdać ten egzamin. Poproszę jakiegoś ważnego mężczyznę do mnie. Chłopak jest bardzo odważny, ale jeszcze jakiś inny odważny mężczyzny. Może ktoś bierze udział w warsztatach aktorskich. No to dobrze. Tam macie się jako rodziny. Kto miał wczoraj? A kto się dał wczoraj za godzinę roku? Stracili głos. No to panowie, jesteście odważni? A tutaj jakiś lokalny osiedzi. Jak masz na imię? Adam Kota. Siedzisz między dwoma dziewczynami, muszę cię zabrać na chwilę. Podejdźmy, jak dobrze widział. Trzymam mikrofon. Proszę sobie wyobrazić, że ja jestem na balkonie, a tam pod balkonem. Ewentualnie proszę sobie. Dobrze? I teraz, proszę Państwa, czytam. Problem. Czemu żeś ty, Romeo, wyrzeć się z tego rodu, rzuć tę kastę? Lub jeśli tego nie możesz uczynić, to przysiądź mi, jak być mojej miłości, a ja przestanę być z krwi kompletów. Mamże przemówić, czy też słuchać dalej? Nazwa ta tylko jest mi nieprzyjazną, bo się w istocie niemontykiem dla mnie. Jest przemontyki choćby tylko do ręką, ramieniem, twarzą, zgoła jakąkolwiek częścią człowieka? O, weź inną nazwę. Czemże jest nazwa? To, co sobie ruszą pod inną nazwą, równie by pachniało. Taki Romeo bez nazwy Romeo, przecież by całą swą wartość zatrzymał. Romeo, porzuć tę nazwę, a w zamian za to, co nawet cząstką ciebie nie jest, weź mnie. Ach,
Czuł tego sprawie, że odtąd nie będę Romeem. Ktoś ty jest, się nocą odstawiając, podchodzi swoją samotność. Z nazwiska nie mogłem tobie powiedzieć, kto jestem. Nazwisko moje jest mi nienawistne, bo jest to święta nieprzyjaznym tobie. Zbarłby mnie, gdybym miał je napisane. Ja żeś tu przyszedł, powiedz, dlaczego? Mur jest wysoki, trudny do przejścia, ale nie jestem zgubny. Gdyby się pozwolił, krewny to zastał. Na skrzydłach miłości, lekko, bezpiecznie mur ten przesadziłem, bo miłość nie zna żadnych tam granic. A co trafi, na to się i marzy. Krewy więc twoje nie tworzą ją wcale. Zabili mi cię, gdyby się ujrzeli. Ach, więcej groźby leży w oczach twoich, niż w ich 20 mieczach. Patrz na sprawie, a będę silny wszystkim w niebo. Na Boga, nie chciałbym mnie ujrzą. Ciemny płaszcz nocy skryje mnie przed nimi, lecz niech mnie znajdą, jeśli ty mnie kochasz. Lepszy kres życia skutkiem ich niechęci, niż przedłużony z domu brak twych uczuć. Kto ci pomógł znaleźć tą stronę? Miłość, co mi doradziła szukać, ona mi instynkt, ja jej poczytałem. Nie jestem wstępny, gdyby się jednak mogła, równie daleko jak mój brzeg, którego może najdalsze podnywa krawędzie, śmiało po takich krajów, bym popłynął. Dam za proszę Państwa, zapięcie, kto się spotykamy z przemyśleniem. Czy w tej scenie młodzi rządzą się rozumieją, czy tylko i wyłącznie namiętnością? Mamy 11:05, 11:10. Dobra, szansą.